Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to kolejny odcinek Pogromców Mitów. Dzisiaj zajmiemy się nową bańką osłoną i nie tylko. Jak co odcinek przeprowadzimy kilka ekstremalnych testów. Ale zanim zaczniemy, to oto zwycięzcy konkursu na karnety bojowe. Z okazji, że to ostatni piątek wakacji, rozpoczynamy konkurs na 4 karnety bojowe. Albo na 1000 fałdolców, jeśli już posiada się karnet. Dla każdego coś dobrego. Aby wziąć udział, wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, suba na obu naszych kanałach oraz komentarz z waszym nickiem w grze. Dobra, przejdźmy do pierwszego mitu. A pierwszym mitem na dziś jest: co się stanie, gdy użyjemy złomu szczeliny na nowym przedmiocie? Zobaczymy, czy bańka ochroni nas przed spadającym złomem. Enet, masz może przypadkowo złomu szczelinę? Nie. Dobra, mam. Już mam, przygotowałem. A. Super, słuchaj stary, bo mamy mit. Co się stanie, jeżeli rzucę tą oto bilę? Wiesz co to ta bila? Tak, tak. Nie muszę ci tłumaczyć, nie muszę, dobra. Pa! Puuu, się robi. Co się stanie, że rzucisz na to złomu szczelinę? Ja myślę, że nie przebije, a ty? Ta bila to jest bila. A bila jest bilą, więc nie przebije. Też tak uważam. No to rzucamy. Tak jest. Poczekaj, ja ci rzucę, dobra. Ci kolejną. A taka. No to ja rzucam pomiędzy. O nie! Uwaga! I... O nie! O kurde, zniknęło. Czekaj, czekaj. No, dawaj jeszcze raz. Ten główny na pewno nie przebija. Ale patrz, inne tak, przenikają. Tak, inni przenikają, to prawda. Ale ten główny, najważniejszy, nie przenika. Zostanę tutaj. No ale nie rzucaj tyle. Oh, nie, rzuć mi tu jedną ładną chwilę. Bo tutaj narobiłem trochę bałaganu, ale już... No nieważne. No to rzucam. Rzucaj. Nie, dostaję prosto w twarz. Nic? Nic, kompletnie. No to, sprawa wyjaśniona. O cholera! Z tej kluczem. Zostałem zakotwiczony. Zrzuciłem na ciebie kotwicy. Bańka jest niezawodna. Teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy użyjemy nowego przedmiotu na mechu. Zobaczymy, czy w ten sposób będziemy mogli powstrzymać mecha przed strzelaniem do nas rakietami. Dobra, Holm, teraz sobie zobaczymy, czy taką bilę możemy postawić na mechu. Ja już wiem, że można, ale jestem ciekawy, czy twoje rakiety będą, wiesz, ciebie bić po prostu, po wybuchu. We mnie? No. Dobra, no to uwaga, rzucam. Nie przybiło się. A weź strzelaj, rakiet. Przybiło się! Przybiło się! Czołg! A użyj rakiet. Jesteś tak naprawdę teraz jakby... Nie możesz nic nikomu zrobić. Jestem czołgiem! Ale zobacz, to jest nawet dobra taktyka na... Co zrobię? Latająca bila. Ale zobacz, to jest dobra taktyka dla ofiar mecha. Mogą się uchronić w ten sposób. To też prawda. Światełko. Multibill. O nie! O kurde, jakie bile latające. Ej, fajne to jest. Jakby myślałem, że upadnie to na mnie i zostanie w tym samym miejscu, co upadło, a to jest przyczepione. Mhm. Teraz zobaczymy, czy bańka jest wystarczająco wytrzymała na miecz nieskończoności. Jak myślicie, Infinity Blade przebije bańkę? O, jaki ty mądry! Miecz sobie wziąłeś, ale nie myśl sobie, bila cię powstrzyma. Jak myślisz? Myślisz, że powstrzyma, nie? Na 100% cię powstrzyma. Ja też tak uważam, że mnie powstrzyma. Bila jest najpotężniejszą rzeczą, jaka istnieje w tym uniwersum. Nie wiem jak inny, ale w tym na pewno. Próbuj. Oj, ups, tutaj zły atak, ale uwaga. O nie! O cholera. Czekaj. Zobacz. Nic a nic. Nie blokuje w ogóle. Dawaj. Dostałem no damage. I działa. No, cięcie. Cięcie. Do następnego mitu zaprosiliśmy widza. Wspólnie sprawdzimy, co się stanie, gdy odrodzimy kogoś na furgonetce zablokowanej przez złomą szczelinę. Pamiętajcie, aby oddawać swoje głosy na czacie, jeśli oglądacie to podczas premiery. Drugiej takiej szansy nie będzie. Teraz przedstawiamy mit. Co się stanie, gdy odrodzimy kogoś na furgonetce zablokowanej przez złomą szczelinę? Ja sądzę, że po prostu wywali to coś w kosmos. A wy? No, ja myślę, że to się skruszy w jakiś sposób. Ja tak myślę, zniknie. Że obok się zrespisz, albo to po prostu zniknie. Mhm. No to uwaga. Co?
idealnie na środek tutaj, żeby nie było. Mhm. Niech leci słoń. Siup! Może być. Jest. Zabiłem się. Ja sądzę, że wywali to coś w kosmos. A wy? Mi się wydaje, że to się skruszy w jakiś sposób, a ty, Hon? Daj ty mi spokój. Dobra, tylko spocieknij. O. No i mamy to i to ja. Bagno. No i co? Restartuj. Spokojnie, ja cię przywrócę tutaj. No i co? 3, 2, 1, 0. Mnie się w kiblu zrespi. O! Obok. Po prostu obok. Wypchało go. Dobra. Teraz sobie zobaczymy, co się stanie, kiedy takie miejsce odrodzenia przyblokuje mech. Jak myślisz, Pikachu, co się stanie? Proszę odejść. Sądzę, że umrę. Umrzesz? Ja myślę, że mech po prostu się odrzuci w jakiś sposób. Wiesz, iść poleci w bok. A ty, Hon, jak uważasz? A mam go zostawić, czy...? No tak, zostawić. No znaczy, tak, a w sumie zostań, tylko powal Matiego znowu. Tylko mnie nie. I jeszcze Tobi. Nice. O nie. I uwaga, tutaj musimy odczekać chwilkę. Nie! O nie, coś to ja tam widziałem Jack Dada. Ponoś. Dobra. No to sprawdzamy. Hon jest w mechu. Furgonetka naładowana, no to uwaga. 3, 2, 1. O kurde! Odrzuciło. Tak, odrzuciło. Dobra, macie teraz za swoje. No, przeżyłem, a nie, tak nie przeżyłem. Następny mit na dzisiaj brzmi: czy można się przyczepić do obiektu wypadającego z wyrwy przysysakiem? Halo? Tak, tu jestem. Enet, bo ja będę rzucać wyrwy, a ty masz się przystać. Dobra. To rzucaj. A myślisz, że się da, czy nie? O nie. Myślę, że da. Tak, nie da się. O, spadłem sam. Nie da się, trafiłeś? Tak. Czekaj, rzucę ci jeszcze raz na dół. Nie, musi być jakiś odstęp pod ziemi. Dobra. Poczekaj, ja ci zbuduję tutaj prowizorkę. I uwaga. Leci jeszcze raz. Dobra, uwaga. Tutaj, na ostatnią mm-hmm. ostatnią rzucę na wizor. Leci. Bum. Jest iksik, wiesz? Jest iksik. Nieważne co. No kurde. Czekaj, okay, jeszcze raz. Ostatni. Niestety nie. Niestety się nie da. Proszę, jak leciał. Słonik. Czyli nie da się przyczepić, niestety. Kolejny mit na dzisiaj zawiera bałwanki. Sprawdzimy, co się stanie, gdy bałwankiem rzucimy w kierowcę mecha. Hon, pamiętasz jeszcze bałwanki? Nie. To ci ty przedstawię bałwanka. A. Dobra, tak działa bałwanek. I bałwanka też można na kogoś założyć, rzucając. No. Rzucając. No i co, Hon, zobaczymy, czy mogę założyć takiego bałwanka na ciebie, gdy jesteś kierowcą mecha. Ja myślę, raczej że nie. Się tutaj postawi gdzieś po prostu na mechu. No to odbije się raczej, ale tak weź tak idealnie we mnie rzuć. Okej. Jak sobie siedzę. No to rzucam. Siu. A może mnie wyrzuci z mecha? O! Bałwan! Bałwanek! Bałwan kierowca mecha, a na górze? Okej, zobaczmy. Nie, tarcza. Nie, wait, patrz, bałwan jest na dole. What? Patrz, czyli to na dole. Mecha zakłada tak naprawdę, nie na ciebie, tylko na mecha. A weź wyjdź. No. Yes. Na koniec tego odcinka sprawdzimy, co się stanie, gdy Ernest powie, no, to za moment. Dobra, na koniec mamy taki bardzo łatwy mit i zobaczymy sobie, co się stanie, kiedy powiem, no, zaraz to powiem. No i co? Hon, jak uważasz, co się stanie? Co się może stać, stary? No, powiesz, to powiesz, lol. No tak, ale jakiś widzowie prosili, no to niech będzie. To uwaga. Pani Misia! Co jest? Ej, co się... What? Zaraz, co? Co się... Co tu się dzieje? Halo?